Witam wszystkich, z tej strony Tofikowski i wiem, że dawno nie słyszeliście mojego głosu. No ale jak pewnie się domyślacie, brak czasu wpadł i u mnie. Teraz tego czasu naprawdę jest mało. Jak już gram, to przeważnie parę meczyków z Kubertem. Ostatnio nawet kupiłem Medal of Honor Warfighter na promocji. Całkiem mi się gra, powiem wam. Nie jest to gra jakaś specjalnie super, ale ma swoje dobre pomysły, także w późniejszym innym materiale o tym powiem. O czym dzisiaj chciałem powiedzieć? O tym, co będzie na kanale, bo myślę, że pomimo tego, że posłucha, wypadałoby, żebym powiedział co nieco, co i jak tutaj będzie na tym kanale. Więc tak, na kanale niezbyt wiele się zmieni. Jak będzie miał coś się pojawić, to się pojawi, czyli będzie gameplay z Kubertem, będę miał ochotę, będę miał czas, by go wrzucić, to się pojawi, nie będzie nic zmusu. W zapasie mam już nawet gameplaye dla was, tak sobie leżą, czekają na wrzucenie za każdym razem po prostu, albo brak czasu, albo coś innego robię, więc no tak to wygląda. Odnośnie innych spraw, sami wiecie pewnie, było E3, targi, można powiedzieć E3, na których zostały pokazane bardzo fajne tytuły, o których teraz nie będę mówił, bo to jest temat na podwójny komentarz z Kubertem na kanale Black Jeep Team, myślę. Chociaż może być tak, że po prostu podzielimy na trzy party. Jeden będzie u mnie, jeden będzie u Kuberta, jeden na Black Jeep Team, żeby było sprawiedliwie. I tam będziemy mówić na temat tych wszystkich gier, które pojawiły się na E3, które nas interesują, a które nas nie interesują. Teraz mogę wspomnieć tylko tyle o tym, że Call of Duty Black Ops 3 i w sumie można teraz powiedzieć Black Ops 3, bo z Call of Duty zbyt wiele to wspólnego już nie ma od jakichś paru części. Był gameplay z kampanii w kooperacji, czyli grały 4 osoby naraz. Wyglądało to zjadliwie, tym bardziej, że koop jest teraz pożądany na rynku. Sam w sumie w koopa lubię grać, wiadomo, znajomi, bez zbędnej irytacji na hit detection. Można spokojnie pograć, zrelaksować się. To jest fajna sprawa. Jeżeli będzie LAN, to wiadomo, z Kubertem na pewno sprawdzimy, pogramy. Jeżeli chodzi o multi, no, widzieliśmy trailer i kto chciał, mógł poszukać gameplay z multiplayera, bo takie osoby jak Driftor, Alia, T-Martin, takie te konsolowe osoby, że tak powiem, chociaż Driftor jest w części graczem facetowym, tym się interesuje też sporo, jeżeli chodzi o koda. Miały swoje materiały z multi i jak to wygląda? Wygląda to tak, że przypomina to bardzo Call of Duty Wróć Black Ops 2. Z tym, że mamy po prostu bieganie po ścianach, choć mało używane, to jednak bieganie. No i podwójny skok, coś takiego jak większa grawitacja w innych grach FPS, gdzie możemy zmienić to za pomocą jednej komendy w konsoli. Coś więcej? Wiadomo, nie zagrałem, więc więcej nie będę mówił, bo ja nie lubię po prostu się wypowiadać, jak czegoś sam nie sprawdziłem. Tak więc będzie beta, to się sprawdzi. Beta sama będzie w sierpniu, dobrze pamiętam, i to najpierw, to też jest zaskakujące, bo na samym E3 potwierdzili i ujawnili światu, że teraz Call of Duty należy do Sony, czyli PlayStation 4. A to oznacza, że materiał był pokazywany na PlayStation 4, wszystkie DLC-ki, paczki z mapami, można powiedzieć. Chociaż to też jest pojęcie ogólne teraz, bo jak sami twórcy powiadają, zawartość może się nieco różnić od paczek z poprzednich konsol i na PC co trafiały. Te wszystkie DLC-ki, kurde, język się plącze. Może coś innego dodadzą, nie wiem, ciekawszego, chociaż wątpię, zaokrągli po prostu tylko tyle. Powiedzieli, że będzie coś innego. Pewnie dadzą jakieś, nie wiem, może tłumiki. Różnie to bywa z kodem. No i oczywiście, jak powiedziałem, same DLC będzie 30 dni wcześniej na PlayStation 4. W przypadku bety jest podobnie, nie wiadomo ile czasu będzie to trwało, ale będzie najpierw na PlayStation 4. A więc jeżeli ktoś gra na PC-cie, na Xbox One, konsolach starej generacji też chyba będzie beta, to niestety nie zagra sobie od razu. Będzie musiał trochę się wstrzymać ze swoim hype'em, jeżeli go w ogóle posiada.
Czy ja czekam na betę? Na pewno czekam na betę, żeby sprawdzić po prostu sobie, jak to jest z tym kodem. Tym bardziej, że nie kupiłem ani Ghosta, ani Advanced Warfare. Sprawdziłem obie części. Są po prostu słabe. I w przypadku Black Ops 3 fajnie jest, że będę mógł sobie sprawdzić. Oczywiście, jeżeli załatwię sobie klucz. Są sposoby na necie, że można załatwić sobie klucz. Dzięki swojej karcie, jak dobrze pamiętam. Ale to jeszcze też temat jest na inny materiał. Na razie spróbuję sobie załatwić klucz normalnie od kogoś. Może ktoś będzie miał zbędny klucz. Po prostu aktywuję go i będę grał w grę. Trochę to było poplątane, ale wiadomo, że dawno nie robiłem żadnego materiału dogrywanego, także w tle coś na pewno rzuciłem. Myślę, że to będzie mam Bad Company 2 gameplay, ale mam też Black Ops 2. A skoro o kodzie mówiłem, także myślę, że będzie Black Ops 2 skina nagrany. Postaram się, żeby była najlepsza jakość tego materiału, bo wiadomo, jak materiał jest lepszej jakości, to się go też lepiej ogląda. Także to było na tyle. Do usłyszenia w następnym razem i w następnym materiale w podwójnym komentarzu razem z Kuwertem, którego teraz tutaj pozdrawiam. Także jeszcze raz trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Our nation.